W pośpiechu przeczesywałem swoją szafę. Ubrania, które mi nie odpowiadały, wyrzucałem na bok, nie zwracając uwagi na to, gdzie upadną. Dziś jest ważny dzień, więc muszę starannie wybrać ciuchy. Przecież zawsze mówi się, że najważniejsze jest pierwsze wrażenie. Gotowe? Zapytał kobiecy głos dobiegający zza drzwi. Jeszcze chwila, mamo. Krzyknąłem w odpowiedzi. Wcisnąłem się w czarne spodnie i szarą koszulę w kratę. Problem pojawił się przy wyborze butów. W mojej kolekcji znajdowały się czarne buty sportowe i brązowe ocieplane kozaki. Nie posiadałem żadnych bardziej eleganckich butów. Niewiele myśląc wybrałem sportowe czarne obuwie, które były najlepszym dostępnym wyborem. Usiadłem na łóżku i zawiązałem sznurowadła. Wyprostowałem się i dłońmi wygładziłem koszulę. Zerknąłem naprzeciwko szafy, z której wysypywały się ubrania. Pod ścianą znajdowało się lustro. Było to jedno z tych starszych, owalnych luster. Było niższe ode mnie o głowę. Podszedłem bliżej i strąciłem dłonią czerwoną bluzę z kapturem z ramy lustra. Musiała tutaj wylądować, gdy w pośpiechu wyrzucałem ubrania z szafy. Stanąłem przed lustrem wyprostowany jak struna, oglądając się to z lewej, to z prawej strony. Po chwili stwierdziłem, że już lepiej wyglądać nie będę. Jedyne, co mógłbym nieco dopracować, to swoją fryzurę. Pojedyncze brązowe włosy zaczesane do tyłu w niektórych miejscach odstawały. Podszedłem jeszcze bliżej do lustra i lekko się nachyliłem. Teraz moja twarz znajdowała się zaledwie kilka centymetrów od szklanej tafli. Wygładziłem dłonią włosy. Teraz wyglądają perfekcyjnie. Niestety nie mogę powiedzieć tego o swojej twarzy. Nigdy nie uważałem siebie za ponadprzeciętnie obdarzonego urodą, jednak teraz moja cera wyglądała gorzej niż zazwyczaj. Blada od braku światła słonecznego i zmęczona przez niezliczone nieprzespane noce. Westchnąłem, wiedząc, że nic z tym teraz nie zrobię. Miałem już skierować swoje kroki w stronę drzwi, gdy w półobrocie kątem oka coś przykuło moją uwagę. Przez ułamek sekundy wydawało mi się, że w odbiciu na wysokości mojej klatki piersiowej coś się pojawiło. Jednak gdy teraz uważnie obserwuję ten sam punkt, to wszystko wygląda tak, jak być powinno. Stałem jak słup, wpatrując się we własne odbicie. Nagle ze szklanej tafli wystrzeliło ramię, które pochwyciło mnie za koszulę i szarpnęło w kierunku lustra. Nim się zorientowałem, leżałem już na wilgotnej ziemi. Wszędzie dookoła było zielono, a powietrze było wyjątkowo ciężkie. Czułem wręcz, że męczę się samym oddychaniem. Oglądając się dookoła, usłyszałem hałas rozbijanego szkła dochodzący zza moich pleców. Obróciłem się i ujrzałem pustą drewnianą ramę, a nieco niżej dziesiątki kawałków szkła. Odłamki rozrzucone były w moim kierunku, zupełnie tak, jakby ktoś zbił lustro z drugiej strony. Oszołomiony wciąż leżałem na ziemi i wpatrywałem się w owalną drewnianą ramę. Nie byłem w stanie pojąć, co się dzieje. Nawet nie próbowałem sobie wmawiać, że to sen. We śnie nigdy wcześniej nie widziałem swojego odbicia w lustrze. Zerknąłem w górę i ujrzałem pajęczą sieć gałęzi, obficie pokrytych liśćmi. Korony drzew nie pozwalały dojrzeć najmniejszego skrawka nieba. Podniosłem się z ziemi i rozejrzałem dookoła. Nie licząc pni drzew, pomniejszych krzaków i jeszcze mniejszych roślin, nie było tu zupełnie niczego. Las ten opuściły nawet ptaki lub po prostu milczały, przez co jedynym słyszalnym dźwiękiem był szum wiatru. No tak, było jeszcze rozbite lustro oparte o jeden z konarów. Po jaką cholerę ktoś je tu zostawił? Pocierałem dłońmi swoje ramiona. Robiło się coraz zimniej. Lada chwila może nadejść noc. Wyjąłem telefon z prawej kieszeni spodni. Starałem się dodzwonić do kogoś, dosłownie kogokolwiek, nawet na policję. Ile razy bym nie próbował, zawsze w słuchawce słyszę komunikat, że znajduję się poza zasięgiem sieci.
Zerknąłem na godzinę i spostrzegłem, że zegar zatrzymał się na 7:42. Czekałem przez chwilę, wpatrując się w niego, ale niestety zegar wciąż stał w miejscu. Schowałem telefon do kieszeni i postanowiłem, że będę szedł w jednym kierunku tak długo, aż w końcu coś znajdę. Przecież ten las nie może ciągnąć się w nieskończoność. W końcu natrafię na jakąś ścieżkę lub ulicę. Stawiając pierwsze kroki w nieznanym mi kierunku, zastanawiałem się nad tym, co się wydarzyło. Czytałem kiedyś o lustrach i dziwnych wydarzeniach z nimi związanych, ale nigdy nie brałem ich na poważnie. Były to przecież internetowe, krótkie opowiadania. Ze wzrokiem wbitym w ziemię stawiałem kolejne kroki. Musiałem bardzo mocno się starać, by nie potknąć się o leżące wszędzie gałęzie i kamienie. Właściwie to nie mam pojęcia, ile drogi już przebyłem. Straciłem poczucie czasu, zatapiając się w myślach. Las powoli stawał się rzadszy, a między pniami drzew dostrzegłem pustą polanę. Przyspieszyłem kroku, mając nadzieję ujrzeć chociażby skrawek cywilizacji. Na wzniesieniu, idealnie po środku, rosło drzewo. Było to największe drzewo, jakie widziałem w swoim życiu. Jego bogata korona prawie zakrywała całe zachmurzone niebo. Drzewo przyozdobione było wisielcami, dziesiątkami nieboszczyków kołyszącymi się na wietrze. Stare liny skrzypiały pod ich ciężarem. Twarze pozbawione oczu, które zapewne posłużyły za pokarm dla drapieżnych ptaków, teraz wykrzywiał ból. O dziwo, ciała w zaawansowanym stopniu rozkładu nie przyciągały żadnych insektów. Między mną a drzewem znajdował się drewniany znak z czarnymi, powiewającymi na wietrze wstęgami. Podszedłem bliżej na miękkich nogach. Nie wiem, czy informacja zawarta na drewnianej tablicy cokolwiek by zmieniła i możliwe, że nigdy się nie dowiem. Napis był w obcym języku, pełen delikatnych zaokrągleń i łuków. Nie przypominał mi żadnego dotychczas poznanego języka. Wyjąłem telefon, włączyłem aparat i zrobiłem zdjęcia. Niestety, zamiast drzewa ujrzałem czarny ekran. Spróbowałem raz jeszcze, jednak z takim samym efektem. Nagle wiatr przybrał na sile. Powiewy szarpały moją koszulę na boki. Miałem wrażenie, że lada chwila oderwie mnie od ziemi. Z korony drzewa na polanie wystrzeliła chmura czarnych ptaków. Najpewniej kruków lub wron. Ich czarne pierze i trzepot skrzydeł niosły się z wiatrem. Niczym sępy zaczęły kołować nad całą polaną. Jeszcze nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Ptaki stworzyły ogromny pierścień na niebie, a ja obracałem się dookoła, nie mogąc się nadziwić. Pojedyncze osobniki oddzielały się od pierścienia i podlatywały nieco bliżej mnie. Ptaki dziobały i drapały mnie swoimi szponami. Próbowałem uciekać, niestety jedyne co widziałem to czarne pierze. Biegłem na oślep w nieznanym kierunku, wymachując przy tym rękoma, w nadziei, że odstraszę lub chociaż spowolnię napastników. Biegłem ile sił w nogach, aż do momentu, gdy straciłem grunt pod nogami i zacząłem staczać się po skarpie ziemi. Na końcu wpadłem do wody, a jej nurt pociągnął mnie ze sobą. Ptaki powoli odpuszczały, a gdy odleciał ostatni, poczułem ulgę. Szczęście uśmiechnęło się do mnie kolejny raz. Pozbawiony sił, poddałem się nurtowi rzeki. Lodowata woda obmywała zakrwawione rany po szponach. Co to za miejsce? Czy uda mi się wrócić? Jestem pewien, że przyszłość udzieli mi odpowiedzi. Martwi mnie tylko to, że mogą okazać się one gorsze niż przypuszczam. Po pewnym czasie, gdy udało mi się zebrać siłę, wypłynąłem na brzeg. Upadłem na ziemię, łapczywie połykając kolejne porcje powietrza. Trząsłem się z zimna. Powoli robiło się coraz ciemniej. Uniosłem głowę i ujrzałem samotnie stojący dom. Budynek wykonany był głównie z drewna, a jego komin wypuszczał wąską strugę dymu. Muszę spróbować, inaczej zamarznę. Podnosząc się z ziemi, ostrożnym krokiem ruszyłem w stronę budynku.
Koniec części pierwszej. Autor Brutal Drop czytał Kwadrotas. Patroni odcinka to Krzysztof Drozdowski, Kalusia, Syrenka Ladacznica, Bartosz Chwalisz, Brutal Drop, Jojo Moto, Arkadiusz Waszkiewicz, Wojti 262, Nuzbar, Inspektor Magda M., Sebastian Król, Anna Rachuba, Michał Paszkiewicz, Gregorikos oraz Lucky Guzi. Do usłyszenia.